Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest 18 dzień sierpnia 2022 roku, godzina 17.25. Jestem w drodze na Chmieloty, do Krasnego Stawu wyjeżdżam, a postanowiłem pojechać w czwartek z uwagi na to, że miała być kiepska pogoda. W sobotę myślałem, że będzie mało latania. Okazało się, że pogoda się zmieniła, oczywiście na korzyść. Wieziemy słońce ze sobą do Krasnego Stawu i wszystkie dni według windy.com będą lotne. Wiaterek ma być około 4-5 metrów na sekundę. Zostało mi jeszcze godzinę drogi, także biorę się za kierownicę i zobaczymy się już, jak będę dojeżdżał do Krasnego Stawu. No i mamy Krasny Staw. Dojechałem. Jest godzina 18.45. Rewelacyjna droga z Puław przez Lublin i Krasny Staw. Coraz lepsze drogi mamy w Polsce. Jechało się jak po stole. Szybciutko, bezpiecznie. Także już niebawem będę w miejscu spotkania. No i po roku jestem z powrotem na spotkaniu Chmieloty. Fajnie, zaraz się tam ustawię obok nich. No i jest piątkowy poranek. Nad Krasnym Stawem jeszcze mgły, ale to już za chwilę będzie robiło się coraz lepiej. Niedługo wstajemy. Jeszcze obozowisko w zasadzie śpi, ale zaraz już będzie coraz głośniej. Postanowiliśmy w dniu dzisiejszym przywitać słońce już nad Krasnym Stawem. Zaraz wszyscy zaczną się budzić. Słychać już w samochodach. Ohoho, jakieś koguty. Kury. Także słychać dzwonki, że już koledzy wstają. Krzysio już wstał. Jak ci się spało? Krótko? Krótko, ale dobrze. Maciek też już na nogach. Szykujemy się za chwilę. I będziemy lecieć. Tobie też się dobrze spało? Dobrze. Fajnie. To najważniejsze, że wypoczęci. No. Teraz mgły podają do góry i lecimy. Tak, tak. Przecież tak trochę biało, wiesz, to wyczyściło. A teraz już siadło. No i Rudy wylądował. Po porannym przelocie. Inni piloci już też na miejscu. Piją poranną kawę. No i ja również szykuję się do śniadania. I oczywiście wypić kawkę. Szykuje się Arek do kolejnego startu dzisiaj. No i tak trzyma. Ja śniadanie zjadłeś już? Nie, tak, tak. Chmielowe. A, chmielowe. 0% oczywiście. Gdzie? No i Arek startuje. Yeah.
Arek. No i nadlatuje Krzysztof. No i Arek ląduje. No i Krzysio wylądował. Podjeżdża pod sam hangar. No i Paweł wysiadł z uprzęży i chyba będzie podchodził do lądowania. Tak, silnik wyłączony i na ziemi. Krzysiu, jak tam poranny przelot? Bardzo fajnie, mgły i super się latało. Fajnie, dzięki. Pawełku, do telewizji porannej. Czy chcesz coś powiedzieć na temat dzisiejszego porannego lotu? Dzisiejszy poranny lot miał jedną wadę, mianowicie był za wcześnie. Ale miał poza tym całe mnóstwo zalet. Dzięki. No i fajny taki jak zwykle. Czyli zalety przewyższyły te wady? Tak, ale chodzi o to, żeby te wady nie przesłoniły nam zalet. Dokładnie, dzięki. W piątkowy poranek spotkaliśmy się z Igorem. Koledzy tutaj będą również robić tandem. Witamy. O, Adaś do nas doszedł. Zaczynają powoli się koledzy i koleżanki zjeżdżać. Także dzisiaj nas trochę powinno być. Kto się uśmiechni się? Kostek, uśmiechnij się dobrze. No dobra. Cześć Norbercik. Cześć przyjacielu. Siemka. Cześć chłopaki. Cześć. Siema. Cześć Adaśku. Witam Cię. Witam Cię. To jak zatrubicie, a na pewno zatrubicie, to od razu nasz kolega zapraszam. No tego jeszcze na chmielotach nie było. Pawełek robi porządki przed swoim kamperem. Nawet można trawę odkurzyć. I to tak sam. Idę do was odkurzyć. I tak sam siebie? Nie. Małżonka powiedziała, że w syfie mieszkać nie będzie i kazała mi odkurzyć. I prawidłowo. Grzesiu, zobacz, co tu się dzieje w środku. Co tu się dzieje? Popatrz, widzisz? No niestety muszę odkurzyć. Później kurze powycierać, obiad muszę też gotować. A później może dostanę jakiegoś loga albo tej słodkiego ze Statoila w nagrodę, że cokolwiek zrobiłem. O, i jest czysto. A Maciek suszy skrzydło po porannym przelocie. No, nasze miasteczko już się coraz bardziej rozrasta. Coraz więcej nas tutaj na miejscu zgrupowania. Wszyscy odpoczywają, a zaraz rozpoczną się loty tandemowe, swobodne. Dla niewtajemniczonych, bez użycia napędu, tylko za pomocą wyciągarki, holu, paralotnia z pilotami, z pilotem i z pasażerem zostanie wyholowana na odpowiednią wysokość. No i po osiągnięciu danej wysokości pilot wyczepia się z holu i potem paralotnia już leci swobodnie, używając prądów powietrznych jak ptaki. Lina napięta, naciąg wstępny.
jazda, jazda, jazda. Komenda została wydana i rozpoczyna się hol. Pięknie, ostro w górę. Postaram wam się pokazać. Nie wiem, jaka będzie jakość tego filmu, przybliżenia. I zaraz będzie koniec holu i linka na spadochronie zostanie ściągnięta z powrotem. A już właśnie w tej chwili linka poszła na spadochronie, a paralotnia swobodnie leci. To trwają loty swobodne. Koledzy się holują. Jest piątek, godzina 14. Termika bardzo ładnie pracuje. I podejście do lądowania. Namioty już rozstawione. Namiot z cateringu również. O, takim to dobrze, nie? Przyjechać na chmieloty, wypocząć. Po to się przyjeżdża. Pozdrawiamy operatorów. Jest i nasz serwisant z ProFly. Adrian, cześć. Cześć. Stoisko ProFly. O, Pawełek testuje trajkę. Wcześniej latał na nogach. Widzę, że teraz będzie na wieczór startował trajką. Już jest nas bardzo dużo. Praktycznie wszystkie stanowiska już zajęte. Czekamy jeszcze tylko na kolegów z Radomskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. No i czekamy oczywiście na wieczorny lot. No i mamy piątkowy wieczór. Zapraszają nas na obchody otwarcia chmielotów. Idziemy. Zapraszam was. Prezes rozpakowuje tort. Spójrzmy. Piloty 2022. Piękne. Wszyscy już przyszli? Jeszcze tylu paralotniarzy nie było zarejestrowanych. Podejrzewam, że jeszcze się nie wszyscy zarejestrowali, bo czekają na jakieś kosmiczne numery.
Od razu powiem, że w tym roku tych numerów mamy tylko 120, bo... O, 77. Za chwilę, co jest? Właśnie. A to ja później, tak. Sobie zrobię. Więc to. Chmieloty 2022 uważam za otwarte. Synchronowy, ty już masz sprawę w tym krojeniu. A jedna. Słuchajcie, zapomnieliśmy kupić wafle, więc to będą takie wafle. Pozdrów tych wszystkich żywych. Pozdrów wszystkich żywych. Pozdrawiamy wszystkich żywych i tych, którzy nie przyjechali, a zarzekali się, że na pewno przyjadą. Słuchajcie, muszę sprawdzić. Kobiety całują Antonia! Norbi! Kolega Artur bierze tutaj termosik i rozdaje każdemu flaszeczkę. Co się będę przemęczał, nie? Ktoś chce pizzę, to zapraszam tu do stołu. Również za pikietą Antonia. Jeden prezent zrobiła mi córka, drugi prezent zrobiła mi kolana dyrektora żona. Oto kalendarze do zamówienia. Możemy wybierać, zamawiać. No już. A wszelkie informacje na stronie Chmieloty.